Nasz eksperyment polega na tym, to właściwie są dwa eksperymenty w jednym. Mamy jedną część kompozytową, gdzie będziemy testować takie małe próbki materiałów kompozytowych i porównywać je z tymi, które zrobimy na Ziemi, ponieważ chcemy je wytworzyć, właśnie utwardzić na wysokości 30 km. Aha, czyli dobrze rozumiem, że będziecie próbowali wytworzyć taki materiał na wysokości i porównać go z tym, który, z takim samym, który wytworzycie na Ziemi, to o to chodzi? Tak, utwardzić go, tak. Aha. I porównać, w jaki sposób się to zmieni, czy może będą jakieś, może jakoś będzie lepiej wytrzymały, gorzej wytrzymały, no nie wiemy tego, ale no jest duży potencjał, później możemy to użyć jako przykładowo budować jakieś stacje na innych planetach, na przykład wynieść taki materiał. Czyli materiał konstrukcyjny do budowy ewentualnych przyszłych, nie wiem, baz kosmicznych, tego typu rzeczy? Na przykład, tak. Kuba siedzi cicho, nic nie mówi, dlaczego? A Dominika skradła mi cały szał, że tak powiem. Przepraszam, to teraz możesz. Tak. Druga część natomiast naszego eksperymentu będzie polegała na wykrywaniu wzbudzonego napięcia w panelach fotowoltaicznych, ale nie jakby bezpośrednio od światła słonecznego, tak jak są do tego jakby przeznaczone normalnie, tylko od promieniowania, które już na tej wysokości jest znacznie większe niż na Ziemi. Chodzi o promieniowanie gamma, prawda? Tak, i nie tylko. A dlaczego akurat to? Taki pomysł też padł. To znaczy, przepraszam, chodzi o to, żeby te panele były na to promieniowanie odporne. Wiadomo, że to promieniowanie nie jest korzystne. Właśnie chcemy sprawdzić też, w jaki sposób ono działa na proces degradacji takich paneli. Aha. I był też taki robiony eksperyment przez takiego serbskiego naukowca, który wykrył, że takie właśnie zaciemnione panele dają ujemną polaryzację. Więc. Cokolwiek to znaczy. Myślę, że nasi słuchacze nie są tak do końca zaznajomieni z super technicznymi sformułowaniami, więc musimy się trzymać do dość prostego języka, wybaczcie. Dobrze, w każdym razie chcemy przetestować, co będzie, jak zasłonimy panele, zaczernimy je i wyślemy je w kosmos. A to nikt tego jeszcze nie sprawdził? To może nie tak, że nie sprawdził. Zazwyczaj właśnie jak się buduje takie właśnie panele, żeby działały gdzieś już na tych wysokościach, to są one skonstruowane trochę inaczej właśnie, żeby były odporne na to dane promieniowanie. Aha. Tak, bo problemem pierwszych właśnie paneli w kosmosie było to, że strasznie szybko ulegały uszkodzeniu ze względu na promieniowanie i właśnie te warunki bliskie kosmicznych i w ogóle kosmiczne. I rozumiem, że NASA nie znalazła na to sposobu, liczy na was. NASA albo ESA, no jak znaczy znaleźli, tylko nie było to testowane właśnie specjalnie w takich warunkach, tylko już było właśnie budowane tak, aby wytrzymywało gdzieś tam wysoko, a po prostu nie opłacało się wynosić satelitów z panelami słonecznymi, które po prostu by się bardzo szybko zdegradowały, bo to koszty wystrzelenia masy na orbitę są strasznie, strasznie wielkie. A proszę mi powiedzieć, jak się ktoś zapisuje do takiego koła astronautycznego, to jakie są wasze oczekiwania? Bo ja bym na przykład chciał zostać następcą Sławosza Uznańskiego. To na pewno trzeba mieć dużo chęci i dużo czasu. Czasem jest właśnie na studiach, wiadomo, że trudno go znaleźć, ale jakby cenimy sobie, że ktoś po prostu chce coś robić i to już nam bardzo wystarczy. Nie potrzebujemy znacznej ilości wiedzy na sam początek, bo tak naprawdę wiemy jak każdy był na początku. Nikt nie urodził się jakby z pełną ilością wiedzy na dany temat. I staramy się też właśnie przeprowadzać różne szkolenia na początku, tak we własnym zakresie i zwykle uczyć właśnie sami siebie, bo tak naprawdę to chyba najlepsza droga. A z takiej bardziej czysto formalnej strony, na przykład jak dostać się do naszego koła, to każdy musi wykonać taki projekt wstępny. Ale wiecie, że to tak naprawdę ja zadałem dość zakamuflowane pytanie, kim chce się być w przyszłości? To ciekawe bardzo pytanie. Ja tak naprawdę, szczerze mówiąc, byłbym zadowolony z każdej posady, która byłaby poniekąd związana z kosmosem. Aktualnie na przykład w pracy zajmuję się właśnie projektowaniem mechanizmów właśnie kosmicznych i tak mi się wydaje, że jakbym szedł dalej tą drogą, coraz wyżej, to również byłoby fajnie. Aczkolwiek chyba każdy marzy o byciu astronautą. Dominika? Ja podobnie. Też bardzo pasjonuje mnie mechanika właśnie.
zwłaszcza kosmiczna, ponieważ tam są troszkę inne wymagania niż na Ziemi. No i właśnie w sumie nasz projekt też nam trochę pozwala rozwinąć te skrzydła i nauczyć się od profesjonalistów z ESA tak naprawdę, na czym polega taka praca i jak to wszystko ogarnąć, jak dojść do takiego poziomu. Krótko mówiąc, lot w kosmos was nie przeraziłby? Mnie nie, na pewno. Może troszeczkę.